Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Strój na rozmowę kwalifikacyjną i jak się odpowiednio prezentować. Rozmowa kwalifikacyjna to sytuacja służbowa, wymagająca więc stroju z zakresu biznesowego dress code'u. Jaki jednak będzie to szczebel, będzie zależało od rodzaju pracy, o jaką się ubiegasz. Zwykle trzeba oscylować między strojem typu biznes, to znaczy na stanowiskach menadżerskich lub innych, wymagających kontaktów z klientem i gośćmi, a strojem casual smart, jeśli wiadomo, że w firmie, w której chcesz pracować, przyjęty jest dress code z niższego szczebla. Jednak w wypadku casual smart nie wypada na rozmowę o pracę przychodzić w jeansach. Ważna podczas tej rozmowy jest kolorystyka ubioru, która powinna być wypadkową własnej palety, żeby wyglądać dobrze, i kolorów, które wzbudzają zaufanie i autorytet. Do tematu wrócimy już za godzinę. Zostańcie z nami. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Wracamy do tematu stroju na rozmowę kwalifikacyjną. Wskazówki. Strój na rozmowę kwalifikacyjną powinien być skromny, czyli niewyzywający. Ramiona powinny być zakryte, nawet w największy upał. Spódnica powinna sięgać do kolan. Dekolt albo zakryty, albo niewielki. Obcas do 7 cm i nie szpilki. Skromność powinna wyrażać się również w nieeksponowaniu wysokiego statusu materialnego. Logo drogich marek na okularach, torebce biżuterii. Lepiej włożyć spódnicę niż spodnie, ponieważ kobieta w spódnicy bardziej wzbudza zaufanie i autorytet. Wynika to z tradycyjnego postrzegania kobiety. Jeśli włożysz spódnicę, to konieczne są rajstopy. Warto zadbać o szczegóły, ponieważ rozmowa kwalifikacyjna to czas, kiedy kandydat jest poddany dokładnej ocenie. Jeśli nosisz kolczyki, to je załóż. Nie pozostawiaj odkrytych dziurek. Paznokcie powinny być krótkie, 2-3 mm mogą odstawać od płytki, i pomalowane, koniecznie na delikatny kolor. Jeśli włosy są długie, to powinny być upięte. Biżuteria o charakterze dziennym, ale bez poddzwaniających harmsów, na które można sobie pozwolić jedynie w stroju casual. Zapraszam do salonów Tatum, Morgan, Paryżanka, Ochnik i Hexaline. Na kolejny odcinek zapraszamy już we wtorek. Do usłyszenia. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl.